Cześć, to jest pierwszy dzień weekendu z Mirkiem Regułą, oczywiście zespół Universe. Film, który za chwilę zobaczycie, nagrałem przed 10 lutego i opowiadam w nim o moim najnowszym miksie piosenki Universe Nie Nie z utworami The Beatles Free as a Bird oraz Real Love. Wielu z Was miało okazję posłuchać już mojego miksu wraz z teledyskiem, który miał premierę podczas koncertu Universe w Chorzowie z okazji 60. rocznicy urodzin Mirka Breguły. Jeszcze raz dziękuję Heniowi Cichowi za to, że mogłem w tak wyjątkowy sposób oddać swój hołd Mirkowi. Dziękuję też za miłe słowa i wsparcie. Fajnie jest spotkać osoby, które oglądają mój kanał i zachęcają do dalszego działania. Pozdrawiam Was wszystkich serdecznie. Pozdrowienia też dla całej ekipy, z którą spędziliśmy resztę wieczoru po koncercie w Druid Pub. To było dla mnie troszkę nostalgiczne, ponieważ ostatni raz byłem tam w 2007 roku na koncercie Universe jeszcze z Mirkiem w składzie. Dziękuję też za pozytywny odbiór mojego miksu podczas koncertu oraz za wszystkie miłe komentarze na Facebooku. Dużo pracy włożyłem w ten miks, dlatego cieszę się, że został przez Was doceniony. Teraz zapraszam Was na ciekawy film, w którym szczegółowo opowiadam o podobieństwach utworu Nie Nie do piosenek Beatlesów. W zeszłym roku na moim kanale opublikowałem dwa miksy. Pierwszy miks to była piosenka Noela Gallaghera Easy Now połączona z piosenką Universe Daj mi wreszcie święty spokój. Drugim miksem była piosenka Goodbye Thompson zespołu AHA, połączona również z Universem Byle Było. Czy chciałbyś jeszcze żyć? Czy odważyłbyś się śnić? Bo ja nie bardzo. Pod obydwoma filmami pojawił się komentarz od Alanis z prośbą, żebym połączył piosenkę Universe Nie Nie z piosenką Don't Look Back in Anger zespołu Oasis. Pomimo szczerych chęci, niestety te dwie piosenki zupełnie do siebie nie pasują. Obiecałem wtedy, że połączę piosenkę Nie Nie z Beatlesami. Słowa dotrzymuję i dziś będziecie mogli posłuchać bardzo ciekawego miksu. Nie da się ukryć, że utwór Nie Nie jest przesiąknięty brzmieniem i klimatem zespołu The Beatles. Za chwilę opowiem Wam, co moim zdaniem przyczyniło się do tego brzmienia. Mm.
listopadzie 1995 roku zespół The Beatles wydał pierwszą z trzech części albumu Anthology. W tym samym czasie premierę miał również film o karierze Beatlesów pod tym samym tytułem. Film był podzielony na kilka części i był również emitowany w telewizji polskiej. Antologia jest to kompilacja z piosenkami demo, odrzutami i wersjami utworów na żywo. Każda z części zawiera po dwie płyty CD. Dla mnie jest to bardzo nostalgiczne wydawnictwo. Pamiętam, że jako 8-letni chłopiec oglądałem teledysk do utworu Free as a Bird i byłem pod ogromnym wrażeniem. Free as a Bird był singlem promującym pierwszą część antologii. W oryginale była to piosenka demo Johna Lennona z 1977 roku, a w 1994 roku Paul McCartney dostał taśmę demo od Yoko Ono z nagraniami po Lennonie. I Paul McCartney wraz z pozostałą dwójką Beatlesów postanowił dopracować te nagrania, dograć do nich instrumenty i wydać na antologii. Moim zdaniem piosenka Free as a Bird była główną inspiracją i tym, co ukształtowało utwór Nie, Nie. Miała 16 lat i wciąż myślała tylko o nim. Mamy tutaj sporo podobieństw. Obydwa utwory rozpoczynają się od perkusji. Oczywiście te dwa utwory różnią się między sobą tempem oraz tonacją, jednak ich konstrukcja jest bardzo podobna. To było kiedyś tam, miała 16 lat i wciąż myślała tylko o nim, a on był niczym. Dotykał chmur snem i stał się. Zdławi demon ich krzyk, oczy wściekły błysk. Can we really live without each other? W marcu 1996 roku premiera ma druga część antologii, a singlem promującym zostaje utwór Real Love. Sytuacja identyczna jak w przypadku Free as a Bird. Real Love to było również demo Johna Lennona, które zostało dopracowane przez trójkę Beatlesów. Specjalnie podaję Wam daty, żebyście zwrócili uwagę, że Free as a Bird oraz Real Love zostały wydane przed albumem Latawce. W piosence Nie, Nie także słychać wpływ utworu Real Love, co usłyszycie w moim miksie, ponieważ mój miks rozpoczyna się od pianina z utworu Real Love i po chwili wchodzi perkusja z utworu Nie, Nie, która rytmem bardzo przypomina tę z utworu Real Love.
Również melodyjnie całkiem nieźle to ze sobą współgra, ponieważ jako pierwszy do pianina z Real Love zaczyna śpiewać Mirek, następnie wchodzi akompaniament z piosenki Nie, nie i tam mały fragment śpiewa John Lennon. Wizualizację do mojego miksu utrzymałem w klimacie antologii. Jeśli nie widzieliście teledysków do piosenki Free as a Bird oraz Real Love, to zachęcam Was, żebyście przed wysłuchaniem mojego miksu obejrzeli te dwa teledyski i ogólnie posłuchali tych dwóch piosenek. Wtedy odbiór mojego miksu na pewno będzie zdecydowanie lepszy. Uważam, że ten miks jest najlepszy spośród tych, które opublikowałem. Mam nadzieję, że Wam również się spodoba. Dajcie jak zawsze znać w komentarzach. Do zobaczenia. Nie mogą bez siebie żyć. Ona wie, co zrobić, by zawsze z nim.